proszę o przywitanie zawodników. Witam serdecznie. Proszę grać fair play. Maciek, wybierasz orła rozumiem, tak? Jest orzeł, przepraszam. Maciek wybiera. Maciek wybiera serwis. Zbyszek zostaje. Out. Myślałem. Dobra piłka, 30-0. Out. Trzydzieści piętnaście, przepraszam. Out. Przewaga serwis. Out. Out. Równowaga. Za serwis. Again. 1-0.
po 15. Drugi serwis. Out. O 30. Świetna akcja dla Zbyszka, 40-30. Out. Wiem. Jeden do jednego. Mam nadzieję, coś takiego. Out. 30-15. Dobra, bo. Tak.
30-15. Kozak, brawo. 40. Równowaga. Uwaga, odbiór, brawo. Ale chyba nie będziecie. Out. Równowaga. Gem 3-1. Out. Out. 0-15. Out. Out. Po 15. Brawo dla Zbyszka. O 30.
podwójny błąd. Przewaga od dół. Równowaga. Out. Przewaga serwis. Out. Brawo. Równowaga. Out. Przewaga serwis. Brawo. Brawo za wal. Równowaga. Out. Przewaga odbiór. Gem. 3-2. Brawo. Out. 0:15. 0:30. Piętnaście trzydzieści. Dla Maćka. Zabijcie jeszcze to. Dobrze. 15:40. Thank you.
out. Równowaga. Challenge. Równowaga, 40-40. To zawodnik challenge zgłasza. Przewaga serwis. Równowaga. Przewaga odbiór. Out. Równowaga. Out. Przewaga Zbyszek. Game. 3-3. Out. Zero 0.30. Game. 4-3. Zbyszek Dąbrowski. O. Pierwszy serwis. No. Brawo, po 15.
15:30. Gem, 4:04. Out. 30:40. Równowaga. Uwaga, serwis. Out. Gem. 5:04. Maciej Nowak. Dla Maćka 0:15. Pierwszy serwis. Out.
0:30. MSET 6-4 Maciej Nowak. No. Out. Piętnaście trzydzieści. O, 30. Brawo. Out. 40. Out, gem, 1-0, Zbyszek Dąbrowski. Zero trzydzieści. Out.
15:40. Chyba linia. Linia, Darek. Linia. Przepraszam. Out, gem. Zbyszek Dąbrowski 2-0. Brawo. Na 0. Out. 15:30. O 30. Out. Out. Równowaga. Przepraszam, nie widziałem. Zapatrzyłem się na ładną kobietę, przepraszam. Którą? No dwie tam ich stoi. O,
Genialnie, brawo. Równowaga. Out. Brawo. Przewaga serwis. Równowaga. Out. Oj, chyba nie. Przewaga, odbiór. Dwa jeden dla Zbyszka Dąbrowskiego. Out. Po 15. Dziesięć, 15. Czterdzieści, 15. Out. Gem. Maciek Nowak. Piętnaście, zero. Out. O 15. Out. 15:30.
autowa. Krótki serwis. Gem 3-2 dla Maćka Nowaka. Out 15-0. Słychać było. 30-15. Aut. Po 30. Świetny mecz mnie rozgrzewa. Piękny cross w wykonaniu Maćka. 40-30. Gen. 4-2. Witamy panią fotoreporter. Zero 30. Out. Out! Świetna panowie, będzie to Włocka. 15-40.
GEM. 5-2 Maciej Nowak. Piętnaście zero. Marek, nie wiem, czy pijcie trzymać. Po 15. Będę natrzymał. Out. 15:30. Out. Drugi serwis. Out, out. Out, 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 out. Zgadza się. 15:40. Był. Challenge potwierdza. No. 30-40. Równowaga. Przewaga odbiór. Przewaga serwis. Piłka meczowa. Równowaga. Dwa razy, no. Druga piłka meczowa. Set match. 6-2. Maciej Nowak, drugi set. Cały mecz. 6-4. 6-2. Maciej Nowak. Witam Państwa serdecznie. Przejdziemy teraz do uroczystości zakończenia naszej ligi i sezonu tenisowego. Mam przyjemność powitać tutaj kandydata na posła, naszego serdecznego kolegę Pawła Tylebańskiego. Brawo, Paweł. Ceremonię poprowadzimy tutaj w gronie kolegów ze stowarzyszenia. Wiceprezes Paweł Oziemkiewicz, przedstawiciel sponsora Filip Jak Milano i dyrektor ligi Darek Kiliański. No i ja jako prezes dwa słowa jeszcze tylko dodam.
Cieszę się, że udało się rozegrać bardzo dużo meczów w tym sezonie. Poziom myślę, że był dużo wyższy niż w zeszłym roku, w poprzednim sezonie. Mam nadzieję, że ten poziom będzie rósł, bo nagrody są fajne, jest motywacja, żeby grać w tenisa, awansować do wyższej ligi. Zapraszamy jak zwykle mieszkańców Ostrowca do spędzenia czasu aktywnie na kortach rozwoju. Jesteśmy otwarci dla wszystkich, nie tylko dla członków stowarzyszenia i grających tutaj, ale dla całej młodzieży ostrowieckiej. Oddaję teraz głos dyrektorowi ligi, Dariuszowi. Dziękuję, Zbyszku. Ja pragnę przywitać naszych sponsorów. Głównego sponsora naszej ligi, czyli Fitipak Milano, który ufundował nagrody o wartości ponad 10 tysięcy złotych. Tu szybko oddam głos Pawłowi, który jest przedstawicielem i opowie coś na ten temat. Znaczy, jest zimno, więc szybciutko powiem tak. Słuchajcie, fajny sponsor, dobrze by było przytrzymać go. Mało tego, to wydaje mi się, że ta pula nagród powoduje to, że ta nasza liga jest naprawdę bardzo ciekawa, chociażby pod względem na tym, że rywalizacja jest bardzo duża. Nagrody są przygotowane takie, żeby służyły również i w domu, więc to jest taka furtka dla panów, którzy wyjeżdżają na kort, to zawsze możecie powiedzieć, że jeżeli będziecie lepiej grać, dobrze grać, wygrywać, to do domu to jest coś wartościowego się przyniesie. Dzięki. Okej, teraz wracamy do wyróżnienia innych naszych sponsorów. Wyróżniamy firmę Remondis, która co miesiąc również nam bardzo fajnie pomaga. Do naszego grona dołączył Wiciu Nowak ze swoją firmą Witpol. Będziemy dzisiaj losować wśród wszystkich zawodników ligi poduszki ufundowane przez naszego kolegę Witka. Na wszystkich uczestników mamy też od jego firmy Mydełka, żeby po meczu być śrubki. Kolejnym sponsorem jest Ostrowieckie Stowarzyszenie Tenisowe, które ufundowało piłki tenisowe. Wylosujemy 10 puszek wśród wszystkich grających. No i tak to wygląda. Teraz może oddam jeszcze głos Pawłowi. Tutaj kilka słów prosimy. Dziękuję serdecznie za zaproszenie kolegom Zbyszkowi, Pawłowi. Ja tak naprawdę jestem z wami od samego początku. Może nie wszyscy wiedzą, ale też pomagałem w rejestracji waszego stowarzyszenia. Także cały czas jestem z wami tutaj na naszym osiedlu na Kuźmi, na którym mieszkam. Cieszę się, że się to wszystko fajnie wam kręci, rozwija. Tak jak tutaj zdążył się już Zbyszek z Pawłem przekonać, zawsze będę was wspierał, na ile będę oczywiście mógł. Gratuluję fajnej inicjatywy, fajnej ligi i tego poziomu, który jest coraz lepszy. I co? No, na dalsze lata działalności życzę samych sukcesów i macie we mnie wsparcie. Wszystkiego dobrego. Dzięki. Dziękujemy ci, Paweł. To teraz przejdziemy do podsumowania ligowego, do rozdawania nagród za chwilkę. Taka statystyka, w całym sezonie rozegraliśmy około 350 spotkań. To jest około 500 godzin na korcie. Jak to przeliczymy, to jest około 20 pełnych dni w całym sezonie. To naprawdę bardzo dużo. W rozgrywkach naszych wzięło udział 56 tenisistów. Nie tylko z Ostrowca, bo również z powiatu opatowskiego, z powiatu kieleckiego, lipskiego, opatowskiego. Także bardzo fajnie, powiat z tutaj mamy bardzo liczną grupę z Waśniowa, bo jest chłopaków kilku. No i Ekstraklasa, bo ja przede wszystkim się zajmowałem tą ligą. Tutaj kilka statystyk, rozegraliśmy 91 spotkań, rozegrano 204 sety, więc bardzo dużo. Romek Jagodziński i Piotrek Oparowski rozegrali najwięcej setów, było 32. Najmniej tu ciekawostka, Marek Modnicki. Halo. Nie śpimy. Marek nie zagrał żadnego 3-setowego spotkania. Wszystkie mecze kończyły się w 2 setach. Taka ciekawostka. Najlepszym zawodnikiem oczywiście był Maciej Nowak. Maciej ugrał najwięcej gemów, bo 159. Najmniej również stracił 41.
No i tutaj możemy już przejść do ogłoszenia i wręczenia nagród właśnie w Ekstraklasie. Pierwsze miejsce mistrzem Ekstraklasy i zdobywcą pucharu Maciej Nowak. Brawo! 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 Pierwsze miejsce powiatowa liga tenisa, sezon lato-jesień 2015. Maciek Nowak. Jeszcze raz serdeczne brawa. Gratulacje. Ole! 25 lat gwarancji. Mocne. Drugie miejsce dla prezesa stowarzyszenia Zbyszka Dąbrowskiego. Gratulacje. Coś innego. Dobra. Dzięki. Wicemistrz Ekstraklasy. Lato, jesień 2015. Dziękuję. Zbyszek Dąbrowski. Brawo. Trzecie miejsce dla Piotra Oporowskiego. Piotra z nami nie ma, jest obecnie we Francji. Serdecznie go pozdrawiamy. Nie wiem, czy ktoś odbierze za niego puchar? Zostawimy jemu tutaj. Tak, myślę, że jak chyba ty z Zbyszku odbierzesz. Tak, myślę, że odbiorę do Paryża. No dwie gorsze informacje, kto spadł z Ekstraklasy, czyli Kamil Kozakiewicz i Jacek Wziątek. W barażach o Ekstraklasę już rozegrany został jedno spotkanie. Sławek Młodawski wygrał z Bartkiem Kitmińskim, także Sławek Młodawski zostaje. Mecz zakończył się wynikiem 6-0, 7-5 dla Sławka. W drugim meczu zmierzy się Romek Jagodziński z Rafałem Fotygą. Czekamy na termin od zawodników. I to by było na tyle w Ekstraklasie. Teraz przejdziemy do pierwszej ligi. Pierwsza liga. Tutaj kierownikiem naszej ligi jest oczywiście Rafał Lipczyński. Dla niego serdeczne podziękowania i brawa. I zaczynamy. Pierwsze miejsce dla Andrzeja Janika, który wraca po rocznej przerwie z Ekstraklasą. Będą miał żaru! Serdeczne gratulacje. Dziękuję bardzo. Dzięki bardzo. Gratulacje. Jeszcze raz brawa dla Andrzeja. Drugie miejsce dla doświadczonego gracza Pawła Szurmiaka. Właściciela Fortuny na Bałtowskiej. Jego też również rozgrywamy powiatową ligę tenisa. Trzecie miejsce dla Rafała Fotygi. Gratulujemy. Będzie grał w barażach. Ale nie ma z nami Rafała. Nie wiem, czy ktoś odbierze za niego nagrodę. Myślę, że po ceremonii na pewno ktoś odbierze. Czwarte miejsce w pierwszej lidze zajął Bartek Kitliński. On grał w barażach, ale już przed chwilą o tym mówiłem. Przegrał ze Sławkiem Młodawskim. Przechodzimy do drugiej ligi. I tutaj miejsce pierwsze i awans bezpośredni. Grzegorz Wieczorek, zawodnik, którego można było często spotkać na naszych kortach. Bardzo dużo trenuje i to pozwoliło awansować do pierwszej ligi. Serdeczne gratulacje. Grzegorz Wieczorek. Drugie miejsce dla twardziela z Ożarowa, Artur Kaczor. Brawa. Kolega jeszcze dwa tygodnie temu złapał kontuzję, skręcił kostkę, ale szybko powrócił. I witamy go w pierwszej lidze. Trzecie miejsce w drugiej lidze zajął Robert Michalak. Nie widzę Roberta. Robert zagra barasz o wejście do pierwszej ligi z Olkiem Pękalskim. Także ten mecz prawdopodobnie na tygodniu, jeżeli nam się pogoda nie zepsuje. Czwarte miejsce, odbyły się jeszcze dwa mecze barażowe między Rafałem Liwczyńskim a Damianem Bendem.
Rafał Lipczyński, kierownik, został w pierwszej lidze po dramatycznym meczu w trzech zerach wygrał spotkanie. Piąte miejsce w lidze zajął Mateusz Dziewięcki, który grał z Krzysiem Reszką. Krzysiu Reszka obronił, grali w barażach. Krzysiu spokojnie wygrał w dwóch setach, także Krzysiu zostaje w pierwszej lidze, Mateusz musi zaczekać do następnego sezonu. Także tak było w drugiej lidze. W tym roku również jeszcze przyznajemy nagrodę Fair Play. Ta nagroda, tutaj po weryfikacji razem z Rafałem, przyznana zostanie Łukaszowi Robaczkiewiczowi. Ale nie widzę Łukasza. Rafał, nie wiesz? Łukasz będzie? Nie mam. Łukasz Robaczkiewicz mógł domagać się Walkowera w jednym z meczów drugiej ligi, ale wolał rozegrać spotkanie. 2-3 razy przyjeżdżał właśnie na kort. Dlatego takie postawy doceniamy i w tym roku on otrzymuje nagrodę Fair Play za ducha właśnie gry. Serdecznie brawo. I został nam jeszcze jeden puchar. Puchar z dzisiejszego spotkania. Puchar, finał pucharu ligi, który wygrał, jak dobrze obserwowaliśmy dzisiaj, Maciej Nowak. Serdeczne gratulacje jeszcze raz. Kasia wręcza puchar. Drugie miejsce dla wiceprezesa Zbiszka Dąbrowskiego. Mamy dla niego medal. Serdeczne gratulacje. Tym sposobem kończymy ten sezon. Z ciekawostek jeszcze był taki fajny super mecz.